Dzień dobry Państwu. Piotr Bębenek, Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania. Droga młodzieży, drodzy nauczyciele, no i chyba też drodzy widzowie, którzy jesteście po tamtej stronie, chciałbym Wam zaproponować dzisiaj w ramach Akademii Politechniki Opolskiej, Młodzieżowej Politechniki Opolskiej, temat związany z kreatywnością i komunikacją. Będzie trochę o kreatywności, będzie trochę o komunikacji. Spotykamy się w dość nietypowej sytuacji, w której myślę, że będziemy musieli się trochę odnaleźć z punktu widzenia tego, co tak naprawdę chciałbym Wam przekazać, ale też w jaki sposób pokazać Wam, w jaki sposób podchodzimy do różnego rodzaju przedmiotów, które realizujemy w ramach naszego wydziału. W sposób praktyczny, teoretyczny, spróbujemy tą wiedzę w jakiś sposób trochę połączyć. Chciałbym Was też przygotować na to, że zaproponuję Wam różnego rodzaju ćwiczenia, które chciałbym, żebyście w aktywny sposób wzięli udział. Będę Was prosił od czasu do czasu, żebyście przypauzowali ten film i wykonali określone ćwiczenia, które pomogą Wam trochę w poznaniu siebie, ale też w poznaniu innych osób. Jeśli chodzi o kreatywność, bo taki mamy pierwszy z elementów, który się tutaj pojawia w naszej prezentacji, gdybyście dzisiaj byli na sali, zacząłbym od fajnego ćwiczenia, próbując Was wciągnąć trochę w moją jakby przestrzeń, to znaczy tego, który występuje przed Wami. Zaproponowałbym Wam takie ćwiczenie, kto z Was byłby w stanie wyjść na środek i spróbować zażonglować dwoma piłkami. Bardzo ciekawe ćwiczenie. Teraz bym tu przypauzował i czekał na Was, kto z Was wyjdzie na środek i przed innymi osobami publicznie zażongluje tymi dwoma piłkami. I teraz pojawia się fajna odpowiedź na pytanie, ile osób siedzących na sali byłoby w stanie faktycznie wyjść na środek i zażonglować tymi dwoma piłkami. Czasem zdarza się, że wyjdzie jedna osoba, czasem zdarza się, że wyjdą dwie osoby, czasem zdarzy się, że wyjdzie i więcej osób, ale bywa i taka sytuacja, że nie chce wyjść kompletnie nikt. I tu pojawia się pytanie, dlaczego nie chcemy wychodzić na środek? Na to pytanie zawsze odpowiadacie, nie chce mi się uczestniczyć w tym twoim ćwiczeniu. Boję się wystąpić publicznie przed innymi osobami. Nie umiem żonglować. Co jak wyjdę, zacznę próbować zażonglować i piłki mi upadną. Przecież inni będą się ze mnie śmiali. To są obawy, które towarzyszą nam przy tego typu sytuacjach, w których gdzieś musimy się znaleźć. Ale też zdarza się tak, że wychodzą osoby na środek i przysłowiowe nie umiem zażonglować, próbują tymi dwoma piłeczkami jednak zażonglować. I to też jest ciekawe pytanie, dlaczego te osoby wychodzą. Z jednej strony chcą się pochwalić, z drugiej strony chcą po prostu spróbować. Pomimo tego, że nie umieją tego zrobić, to jednak próbują tymi dwoma piłkami zażonglować. Gdzieś tam na pewnym etapie jeszcze wrócę do tego. Ja oczywiście mam trzy piłki, mam też cztery piłki. W tych warunkach niestety no, nie mogę wstać i pokazać Wam, w jaki sposób znajdujemy sposoby na to, żeby zażonglować. Ale spróbujcie sobie w domu. Weźcie cytryny, weźcie mandarynki, idą święta. Pojawiają się w naszych domach różnego rodzaju owoce. Na pewno nie próbujcie tego z surowymi jajkami. Uwierzcie mi, nie wychodzi to ćwiczenie. Jest bardzo stresujące. No i po prostu dość dużo jajek stracimy. Oczywiście w tym wszystkim, w tym naszym ćwiczeniu jakby zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób jesteśmy w stanie przekraczać pewne granice. I pojawia się od razu pytanie, jaka jest definicja kreatywności tak naprawdę? I oczywiście jak popatrzymy sobie na literaturę, czy wejdziemy sobie na różnego rodzaju strony internetowe, to definicji kreatywności jest bardzo dużo. Ja mam tylko takich kilka swoich wybranych, które tak naprawdę mnie bardzo mocno zainteresowały. Popatrzcie, kreatywność to tworzenie ze znanych informacji nowych kombinacji. Fantastyczna rzecz, która pozwala nam tak naprawdę pobierać różnego rodzaju klocki z tej przestrzeni naszej, w której funkcjonujemy,
tu masz wiedzę, to wiesz, tego nie wiesz, ale ktoś to inny odkrył i nagle okazuje się, że potrafisz z tych informacji, do których dotarłeś, złożyć tak naprawdę coś nowego. Coś takiego, co nie wymyślił nikt inny. Teraz pojawia się pytanie, czy może wymyśliłeś nowy pomysł, może wymyśliłeś nowy produkt? A może pobawiłeś się tylko tymi poszczególnymi elementami, próbując je ze sobą zestawić. Kolejną z takich definicji, która mi się bardzo podoba, może jest trochę dłuższa, polega ona na odpowiednim zintegrowaniu swoich umiejętności. Masz wiedzę? Masz, nie wiem, 18 lat? 19? 25? 30? Każdy z nas ma swoją wiedzę, ma swoje umiejętności i teraz te umiejętności musi zwrócić w jakiś sposób na drogę dotąd nieznaną. Czyli te informacje, tą wiedzę, którą posiadasz, musisz tak ukierunkować, żeby ją wpuścić w tą przestrzeń, która jest jeszcze dla nas nieznana. To nie jest wcale takie łatwe, wbrew pozorom. Jest to bardzo trudne, bo wiele osób zadaje mi pytanie, no dobrze, no jak to zrobić? Jak to ćwiczyć? Bo to jest dosyć interesujące i ciekawe. Do ćwiczenia zaraz przejdę. Moja taka ulubiona definicja jest chyba złożeniem tych poprzednich w jakiś sposób. Jest to wprowadzenie swojego umysłu na tory dotąd nieznane. Czyli jak pokierować swoją wiedzą, swoimi umiejętnościami, jak pokierować swoim umysłem, żeby go skierować na tory dotąd nieznane, w których jeszcze nie byłem. Czyli przekraczanie pewnych granic, wchodzenie w jakieś przestrzenie. I pytanie, czy otoczenie pozwala nam na to, żebyśmy wchodzili w te nowe przestrzenie, że jeżeli zaczynasz coś wymyślać, zaczynasz się dzielić jakimiś pomysłami, czy jesteś oceniany, czy nie? Bo jak ktoś zaczyna ciebie oceniać, to od razu zaczynasz się wycofywać i blokować i mówisz, nie, może to nie jest dobry pomysł. Nie oceniajmy się w takich sytuacjach, kiedy poszukujemy jakichś rozwiązań i fajnych sposobów rozwiązania jakiegoś określonego problemu. Zróbmy sobie listę. Próbujmy wypisywać sobie poszczególne rzeczy, które pomogą nam w jakiś sposób nagle odpalić tą czerwoną lampkę i powiedzieć, wow, jak to zrobić. I tu pojawia się moje pytanie, tak naprawdę, jaka jest twoja definicja kreatywności? Może powinieneś teraz na chwilę zrobić pauzę i zastanowić się, okej, jaka jest moja własna definicja kreatywności? Gwarantuję ci, że zbudowanie przez ciebie swojej definicji kreatywności na pewno będzie w jakiś sposób dobre. I tu mamy ćwiczenie, które chciałbym wam zaproponować, w jaki sposób rozwijamy tą swoją kreatywność, jak przekraczać pewne granice. I teraz moja prośba jest do was, abyście usiedli sobie bardzo wygodnie i wykonali następującą rzecz. Dali sobie dwie dłonie w ten sposób. Prawą dłoń zróbcie taki znak, tak? W moim przypadku jest to w lewą stronę. Natomiast tu kciuka schowajcie sobie w dłoń. Gotowi? Gdybyście siedzieli na sali, to bym powiedział, Agnieszka, podnoś ręce. Adam, no, dawać, wszyscy. Musimy ćwiczyć wszyscy. I okej. I na moją komendę, którą za chwilę podam, czyli powiem hop, zrobicie coś takiego. Powiem hop i zróbcie rzecz na odwrót, czyli zróbcie palec w ten sposób, a ten kciuk schowajcie. Czyli powoli będzie wyglądało to w ten sposób. Będzie hop i będzie hop. Gotowi? No to bawimy się. Uwaga. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Zapewne gdybyście siedzieli na sali, to zaczęlibyście się teraz śmiać, bo byłoby na hop, byłoby hop, 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 tak? Nagle był brak kontroli nad poszczególnymi dłońmi, tak? Które powodują to, że no trochę mamy zamieszania. Dlaczego tak się dzieje? Nasz mózg jest podzielony na dwie części, na tak zwaną prawą półkulę i lewą półkulę. Każdy z was ma jedną z półkul,
półkulę dominującą. Jedna z półkul jest odpowiedzialna za racjonalność, za taką twardą ocenę i efektywność pewnych faktów, z którymi mamy gdzieś do czynienia. Natomiast druga półkula jest bardziej półkulą emocjonalną, jest taką trochę melancholijną, marzącą, patrzącą na różnego rodzaju kolory, cieszącą się tym, co tak naprawdę widzi. I każdy z was, jak popatrzy na siebie, to powie, okej, ja jedną półkulę mam taką, druga osoba powie, a nie, u mnie dominująca jest akurat taka. I to nic dziwnego, nie ma w tym żadnego zaskoczenia. Fajną rzeczą jest to, żebyśmy ćwiczyli tą kreatywność i próbowali ją tak rozwijać, żeby przy tym hop, hop, jednak mieć tą możliwość kontrolowania jakby dwóch przestrzeni, z którymi mamy do czynienia, bo to nie jest łatwe. Myślę, że w dzieciństwie ćwiczyliście też takie ćwiczenie polegające na tym, że tu pukasz, a tu trzesz się po brzuchu, tak? Można powiedzieć, że tak naprawdę ci, którzy mają dwie półkule bardzo aktywne, no potrafią na przykład bardzo dobrze grać na perkusji, ponieważ no być może ktoś z was też gra na perkusji, ma tą możliwość, że potrafi jedną ręką wystukiwać inny rytm, drugą ręką wystukiwać inny, tak? A jeszcze nogą dodatkowo wystukiwać kolejny rytm. Czyli mamy trzy elementy, które nam tutaj dochodzą. To nie jest wcale takie trudne, ale można to wszystko ćwiczyć. To są bardzo fajne ćwiczenia, do których zachęcam. Żonglowanie również należy do tego, ponieważ my żonglując kontrolujemy tylko, rzekłbym, jedną przestrzeń, z którą mamy gdzieś do czynienia. Zachęcam was do takich fajnych zabaw, do takich fajnych ćwiczeń łączenia różnego rodzaju rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydawałyby się dziwne. Czasem nawet ktoś by powiedział, głupie to ćwiczenie. Ale dlaczego? Ja na przykład podczas zajęć z kreatywności do moich studentów mówię w ten sposób. Okej, zabawmy się z dwoma produktami. Masz żelazko i masz, no nie wiem, szpilkę od igły, albo nawet fajniej można by było powiedzieć, dobra, masz żelazko i masz motyla. Jak możesz połączyć motyla z żelazkiem? Co tak naprawdę nam wyjdzie z tego? Powstają różnego rodzaju fajne i ciekawe rzeczy. Takim fajnym ćwiczeniem, które niestety wymaga od nas wyjścia poza budynek Politechniki, jest pójście do ogrodu zoologicznego. Kiedy to bierzemy różnego rodzaju produkty, a zdarzyło się nam zabrać już ze sobą oponę do ogrodu zoologicznego, gdzie patrząc na zwierzęta, patrząc na rośliny, próbujemy znajdować i poszukiwać związków pomiędzy tym, w jaki sposób przyroda funkcjonuje i działa i w jaki sposób można wpłynąć na rozwój naszego produktu, na tą przysłowiową naszą oponę do samochodu. I studenci znajdują fantastyczne powiązania z tym, że na przykład opona, a gepard, który biegnie z dużą prędkością za swoją ofiarą, musi szybko wyhamować. Jak on to robi, że on tak szybko wyhamuje albo zmieni tor ruchu? Czy to jest ważne w przypadku produkcji opon? No myślę, że kluczowe z punktu widzenia poślizgu, w który wpada samochód. Mamy zimę, mamy ślisko. Może budowa łapy mogłaby być przełożona na przykład na budowę opony. Takie rzeczy próbujemy w ramach zajęć kreatywności odkrywać. Według Edwarda Ebono możliwość kreatywnego myślenia może wykorzystać w pełni taki człowiek, który. I tu mamy kilka takich fajnych elementów. Ma zaufanie do własnych umiejętności. I to jest ta wiara w te wasze umiejętności, które macie, i do tego żonglowania, na które próbowałem was zachęcić. Ktoś mówi, nie umiem żonglować, więc nie wychodzę. Ale masz jakieś umiejętności z przerzucaniem tych dwóch piłek w jakiś sposób do góry. Jeden zrobi to w ten sposób, drugi zrobi to w ten sposób, trzeci być może zrobi to w ten sposób. Poszukujesz rozwiązań i to jest najfajniejsze i najciekawsze. Nasze wyobrażenie o żonglowaniu jest takie, że mamy to wyobrażenie tego klauna, cyrkowca, który tak pięknie tymi piłkami przerzuca. Oczywiście klaun jest tego nauczony. On wyćwiczył tą umiejętność. Kolejny element potrafi świadomie zebrać się do myślenia i skupić na konkretnej sprawie. Skupiasz się na danym ćwiczeniu. Mówisz, okej, pracuję nad tym. Cały świat mnie nie interesuje dookoła, skupię się na tym ćwiczeniu i spróbuję je zrobić, spróbuję rozwiązać ten problem. Wiadomo, może ci się nie udać.
zawsze potrafi zdefiniować określony cel. I to jest fajne, bo podczas kiedy zapraszam do wykonania tego ćwiczenia z żonglowaniem, jedna z osób kiedyś na sali mówi: ale po co mam tam wejść? Nie chce mi się. Nie podał pan żadnego celu, żeby zachęcić mnie do wyjścia. Świetna uwaga. Strzał, można powiedzieć, w dziesiątkę. Nie idziesz, bo nie masz na to ochoty. Nie wiem, po co mam robić to ćwiczenie. Fajne jest to, żebyśmy wiedzieli, po co chcemy wymyślać różnego rodzaju rzeczy, dlaczego to robimy. Bo myślę, że też dzięki temu, dzięki kreatywności, a potem innowacyjności, powstają nowe rozwiązania, no i świat zasuwa nam do przodu. Potrafi docenić to, co osiągnął, nawet jeśli jest to tylko świadomość, że problem wymaga dalszej pracy. Okej, zaczynasz ćwiczyć, żonglujesz, upada ci piłka. No, podnosisz ją z ziemi. Ja to nawet mówię, kara dla mnie, bo muszę się co chwilę schylać podczas nauki, żeby tą piłką dalej próbować ją podrzucać. Nie zawsze ci się uda. Jak byłeś mały, na rowerze, też uczyłeś się jeździć. Nie było tak, że, nie wiem, tato, mama, wujek przynieśli ci nowy rower, postawili ten rowerek, mając 3 latka wsiadłeś na rower i pojechałeś. Bez oczywiście kółek bocznych. No, może zdarzyło się tak, że ktoś wsiadł na ten rower i faktycznie pojechał. No, powiedziałbym, no geniusz, tak? No, ma jakąś wrodzoną umiejętność tego, że potrafił to zrobić. Ale uczyliśmy się wszystkiego i dajmy sobie taką szansę na to, żeby się uczyć pewnych rzeczy. Uważa, że myślenie jest sztuką, w której warto się doskonalić. W ogóle nauka jest w jakiś sposób pewną sztuką. Rozwiązywanie problemów jest pewną sztuką. W jakiś sposób podchodzimy też do rozwiązywania pewnych rzeczy i pewnych problemów. Czasem podchodzimy lekko dusznie, ale ma to też swój fantastyczny efekt na samym końcu, żeby coś wymyślić. Edison powiedział kiedyś taką fajną rzecz: aby coś wynaleźć, wystarczy odrobina naszej wyobraźni i tak naprawdę sterta złomą. I potrafimy tworzyć cuda tak naprawdę. Tutaj takie fajne ćwiczenie, do którego też bym chciał was zaprosić i poprosić was o to, żebyście szybko odpowiedzieli na pytanie. Jakie państwo w Europie zaczyna się na literę K? No i teraz mamy burzę mózgów w głowie. Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Państwo Kowalscy. Ktoś by powiedział, ale halo, chwileczkę, przecież chciał pan państwo w Europie. No, czy ja źle zadałem pytanie? Okej, próbuję was wciągnąć trochę w myślenie poboczne. To jest jedna z metod też wspierających kreatywność. Czyli popatrz na problem zupełnie inaczej. Okej, idziemy dalej, bo to jest dosyć ciekawe. Co chroni pandy przed wyginięciem? I teraz zaczynacie się zastanawiać. Pandy przed wyginięciem? A może chodzi o samochód? Pandę? Nie. Chodzi o to, o czym pomyśleliście na samym początek. Co tak naprawdę uratuje pandy przed wyginięciem, które są gatunkiem zagrożonym? Odpowiedź jest bardzo prosta. To małe pandy. Jak się będą rodzić małe pandy, to i duże będą. Już bym słyszał na sali: ha, 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 ale śmieszne. Spójrzmy na ten problem za każdym razem trochę inaczej. I ostatnie pytanie. Dlaczego tak wielu znakomitych kompozytorów było Niemcami? Zaczynam się zastanawiać. Ojej, mieli dobre warunki do tego, żeby ćwiczyć, żeby być znakomitym. Moja odpowiedź jest bardzo prosta. Po prostu się tam urodzili. Po prostu urodzili się w Niemczech i dlatego pochodzą z Niemiec. A że przy okazji byli sławnymi kompozytorami. No to dlaczego? Dlaczego? Ciągnąłem was trochę w taką przestrzeń zupełnie inną myślenia, takiego trochę pobocznego, takiego myślenia, jak próbować wymyśleć różnego rodzaju inne ciekawe rzeczy. Nie ukrywam, że ze studentami prowadzimy różnego rodzaju doświadczenia, czy w Solarisie idziemy do naszego centrum handlowego, czy idziemy na ulicę Krakowską i próbujemy poszukiwać różnych innych gdzieś tam rozwiązań. No i jedno z pytań, które od zawsze sobie zadajemy. Dlaczego my tak naprawdę nie jesteśmy geniuszami? Dlaczego nie jesteśmy geniuszami? A właśnie może jesteśmy geniuszami. Może powinniśmy uwierzyć w to, że my tak naprawdę tymi geniuszami jesteśmy. No ale jak popatrzymy sobie na taki być może wykres, który mówi o tym, popatrzcie na czerwoną linię. Tu się rodzimy tak naprawdę, idziemy do przedszkola. Zaczynamy się uczyć, zaczynamy zdobywać wiedzę.
krzywa ta czerwona tej wiedzy nam zaczyna rosnąć. Ale jak jesteśmy mali, to popatrzcie się, popatrzcie na swoje młodsze rodzeństwo albo na otoczenie, w którym, nie wiem, wy, 18-latkowie, 20-latkowie, macie w otoczeniu takich młodych, takie brzdące małe, które po prostu wymyślają różne rzeczy, raczkują, trzeba za nimi gonić. Mama się boi, żeby nie włożyły czasem jakiegoś elementu do kontaktu, zabezpieczamy. Milion pomysłów, które przychodzi takiemu dzieciakowi do głowy. Dlaczego? Otóż dlatego, że jak my się rodzimy, mamy bardzo wysoki poziom naturalnej kreatywności. Każdy z nas rodzi się z bardzo wysokim poziomem kreatywności. Oczywiście jeden z mniejszym, drugi z większym. I teraz chyba taka trochę smutna refleksja polegająca na tym, że idziemy do przedszkola, potem do szkoły, zdobywamy wiedzę, wiedza nam rośnie, później studia, zdobywanie zawodu. Co się dzieje z naszą kreatywnością? Nasza naturalna kreatywność zaczyna spadać, dlatego że mamy wiedzę. My doświadczamy pewnych rzeczy i mówimy, okej, tego nie mogę zrobić, bo wiem, że to dla mnie skończy się tak, a nie inaczej. I teraz to przecięcie się tych dwóch prostych jest w wieku 16 lat. I kiedy podczas jednego z wykładów opowiadałem o tym, mój syn, który zobaczył ten slajd, mówi: tato, to bez sensu jest chodzić do szkoły. Po co chodzić do szkoły? I może coś w tym jest, w tych słowach, które on wypowiedział. No bo skoro wiedza wpływa na obniżenie kreatywności, to może nie powinniśmy się uczyć. Nic mylnego. Wiedza, jak już z poprzednich slajdów wynikało, pomaga nam doświadczać pewnych rzeczy. I tak naprawdę, jeśli my połączymy naszą wiedzę z naszą naturalną kreatywnością, ale będziemy ją rozwijać, będziemy ją ćwiczyć, spowoduje to, że nasza sprawność kreatywna bardzo mocno wzrośnie. Wejdziemy na zupełnie inny próg naszego myślenia, naszej twórczości, a potem kreatywności. Nagle odpalimy w połączeniu z tą wiedzą. Może czasem zapomnijmy o niej, tak? Okej, przekroczmy pewne granice, a zostawmy wiedzę w spokoju. Spróbujcie, bo warte doświadczenia. Okej, skuteczna komunikacja. Dotknę jeszcze tego elementu. Nie chciałbym was tą kreatywnością tutaj dzisiaj trochę zarzucić. Ja mam taką koszulkę, którą przygotowałem, którą dostałem w prezencie. Moglibyśmy sobie zadać pytanie, czym tak naprawdę jest komunikacja? Na pytanie, czym jest komunikacja, ktoś by powiedział, jazda autobusem MZK. Super. Z punktu A przemieszczasz się do punktu B. Rozmowa dwóch osób, rozmowa przez telefon dwóch osób, oglądanie telewizji, masz nadawcę, masz odbiorcę. Ale teraz, jeśli mówimy o skutecznym komunikowaniu, to na pewno doświadczyliście czegoś takiego w rozmowie z drugą osobą, że wy coś mówicie, a ona was kompletnie nie rozumie. I teraz można sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ona was nie rozumie? Otóż, popatrzcie. Teraz taka dosyć zabawna koszulka, którą wam chciałbym pokazać. Mamy takie dwa obrazki, dwa rysunki. Teoretycznie są takie same. Mówisz i opowiadasz. O czym? O mewie. Co widzi druga strona? Pytanie, czy widzi mewę? No, akurat na tym rysunku widzi dupę. Czyli popatrzcie się, w jaki sposób to, w jaki sposób my mówimy, odbieramy komunikat, jak odpowiadamy drugiej stronie, prowadzi do różnego rodzaju nieporozumień. Ale jaka ta komunikacja musi być fajna, żeby to teraz próbować rozszyfrować. I teraz chciałbym też was zaprosić do kilku też ćwiczeń, ale też żebyśmy trochę zrozumieli tą naszą komunikację. Dla mnie komunikacja jest bardzo prostą rzeczą, jest to dwie przestrzenie, dwie osoby rozmawiające ze sobą, które próbują znaleźć tą część wspólną. Ona się nakłada albo rozciąga w jakiś sposób. Nigdy chyba nie dojdzie do sytuacji, w której one się nałożą na siebie, te dwa koła, bo wtedy chyba bardzo dobrze będziemy siebie rozumieć nawzajem, ale pytanie, czy to będzie fajne już gdzieś tam dalej. Pamiętajcie o tym, im bardziej się nakładamy wiedzą, doświadczeniem, tym, że siebie lubimy, tym lepiej nam się jest porozumiewać ze sobą. Dotknę tylko kilku elementów związanych z komunikacją, żebyście mogli zobaczyć fajne rzeczy. Chcę was wciągnąć teraz w pewne ćwiczenie. Ono się nazywa fachowo WONTUN.
Ja nie ukrywam, że jest to ćwiczenie, którego się nauczyłem, przećwiczyłem przede wszystkim, bo być może wiedziałem o nim wcześniej, ale moje umiejętności były na tyle być może nieświadome, że nie wiedziały, w jaki sposób to wykorzystać. Przy okazji fantastyczna książka, drodzy moi, fantastycznym tytułem Dawida Bałutowskiego, osobę, u której byłem na szkoleniu, która jest psychologiem, jest również psychologiem biznesu, rozwiązuje problemy. Tytuł tej książki, O co ci chodzi, mówi chyba wszystko o komunikacji. Czasem jak rozmawiacie ze sobą, to druga strona, nie rozumiejąc waszego rozmówcy, mówi: Adam, Kasia, ale o co ci chodzi, tak? O co ci chodzi? Czemu się mnie czepiasz? Bardzo fajna pozycja literaturowa. Nie jest to typowa książka, to jest fajny poradnik z przykładami. Dawid w świetny sposób przekazuje nam tą wiedzę. Ja bym teraz chciał was trochę wciągnąć w ćwiczenie, w które właśnie Dawid wciągnął mnie podczas szkolenia. A może teraz w okresie świątecznym fajny prezent dla siebie przede wszystkim chyba, bo ja taki prezent sobie zrobiłem. Wykonajmy sobie teraz takie ćwiczenie i tu będę was prosił o to, żebyście przeczytali tam takie 6 pytań, w które was chcę wciągnąć, ale wyświetlając każdy slajd, przypauzujcie i przeczytajcie sobie cały ten slajd, ponieważ on wymaga wyboru odpowiedniej odpowiedzi. 6 pytań, w każdym są 4 odpowiedzi. Zaznaczcie tą odpowiedź, która uważacie, że jest dla was idealna, która odzwierciedla to, co myślicie. Jeśli któraś z odpowiedzi nie będzie dla was ok, to znajdźcie tą, która z waszego punktu widzenia jest wam najbliższa. Nie pozostawiajcie pytania bez odpowiedzi. Pierwsze z pytań brzmi następująco. Nauczyciel koła naukowego, w którym uczestniczysz po lekcjach, mówi do ubierającego się ucznia, czyli do ciebie. Ty wychodzisz? Jako uczeń odpowiadasz. Niestety, nie mogę zostać. Albo wczoraj pracowałem po godzinach zbyt długo, tak? Chyba mam prawo do odpoczynku. Odpowiedź C. Widzę, że jest pan zdziwiony. I odpowiedź D. Tak, właśnie się ubieram. Wciśnij pauzę, przeczytaj na spokojnie i zaznacz sobie odpowiedź 1A albo 1B, C albo 1D. Przechodzimy do pytania następnego. Pani domu proponuje gościowi kawę. Gość odpowiada: nigdy nie piję kawy po południu. Jako pani domu odpowiadasz: to żaden kłopot. Mam też świetną herbatę. Widzę, że dbasz o swoje zdrowie. Odpowiedź C. Ja piję 2 kawy dziennie, jest okej. Nic złego mi się nie dzieje. Odpowiedź D. Aha, po południu żadnej kawy nie piję. Wciśnij pauzę, zaznacz odpowiednią odpowiedź. Trzecie pytanie. Chłopak zaprasza dziewczynę do kina. Ona pyta: jak długo będzie trwał ten film? Jako chłopak odpowiadasz. Dziewczyny, odwróćcie sobie to pytanie. Odpowiadasz: 2,5 godziny. Odpowiedź B. Boisz się, że nie wytrzyma za długo w twoim towarzystwie, skoro pyta. Dlaczego pytasz? Nie lubisz filmów historycznych? I odpowiedź D. Film jest dość długi, ale odwiozę cię potem do domu. Pauza. Zaznaczcie odpowiedź, która jest dla was najbliższa. Czwarte pytanie. Mama, wchodząc do domu, mówi: jestem dzisiaj okropnie zmęczona. Jako córka, syn, odpowiadasz. Myślę, że w takiej sytuacji nieraz się znaleźliście. A myślisz, że ja to nie jestem zmęczony, gdy wracam ze szkoły? Przecież też mogłem być. Mam prawo do jakiegoś zmęczenia. To ci się układa gdzieś tam w głowie. Odpowiedź B. Mamo, pracowałaś dzisiaj wyjątkowo długo. C. Okej, to ja dzisiaj zrobię kolację. Odpowiedź D. O, mamo, musiałaś mieć dzisiaj strasznie ciężki dzień. Pauza i odpowiadamy na pytanie. O, piąte pytanie. Tato, mieliśmy mamę, idziemy do taty. Tato, wchodząc do domu, mówi: czy te wszystkie buty muszą być tak porozrzucane po całym korytarzu? Jako dziecko odpowiadasz. Nawet można spróbować to
tak? Wczuć się w tatę i powiedzieć, czy te wszystkie buty muszą być tutaj tak porozrzucane po tym całym korytarzu? I teraz jako dziecko odpowiadasz, tato, widzę, że jesteś zmęczony, tak? I nieschowane buty irytują cię. Odpowiedź B, tato, zawsze coś ci przeszkadza, nigdy nie jesteś zadowolony. Albo myślisz może w ten sposób. Odpowiedź C, ja tylko zrobię lekcję, to posprzątam. Odpowiedź D, istotnie, nie schowałem butów do szafki i one teraz zostawiają drogę. Wciśnij pauzę, rozwiąż i idziemy do pytania szóstego. Dziewczyna do chłopaka albo chłopak do dziewczyny, oglądając wystawę w sklepie. Patrz, jaka piękna bransoletka, jaka misterna robota. Jako chłopak, tak? Odpowiadasz. Tak, misterna robota. Odpowiedź B. Widzę, że bardzo ci się podoba ta bransoletka. Czyżbyś chciała taką mieć? Możesz się czuć jej posiadaczką. Podaruję ci taką na urodziny. Odpowiedź C. Odpowiedź D. Mam nadzieję, że czy czujesz się zaniedbywana przeze mnie. Przypauzuj i rozwiąż. Jak policzyć odpowiedzi? Otóż, zlicz wszystkie odpowiedzi, które zaznaczyłeś w kategorii następującej. Jeśli masz odpowiedź 1B, to masz już jedno R. Jeśli w dwójce masz C, to już będziesz miał dwie odpowiedzi REL. Spróbuj zsumować te poszczególne zaproponowane przeze mnie skróty, które za chwilę rozszyfruję. Tych, po zsumowaniu tych wszystkich rzeczy powinieneś mieć, no, sześć odpowiedzi. Wciśnij pauzę i rozwiąż sobie ten test. I teraz będzie najciekawsza rzecz, ale zanim do niej, to też jeszcze taki fajny przykład, którego gdzieś tam byłem świadkiem, a który pokazuje mi, w jaki sposób też się komunikujemy. Godzina 10, sobota, mama wchodzi do twojego pokoju, tak? Ty siedzisz ze słuchawkami na uszach i grasz w grę komputerową. I mama nagle coś do ciebie mówi. I to jest fantastyczna rzecz, którą obserwujemy, bo jak macie te słuchawki na uszach, to oczywiście jesteście zaoferowani całą grą. To mama wam tutaj przeszkadza w tym wszystkim. I robisz tylko taką fajną rzecz, którą zaobserwowałem, czyli szybko odsuwasz tylko jedno ucho, tak? No bo mama coś mówi do ciebie, jakaś ważna informacja będzie padać. I mama mówi, Adamie, czy mógłbyś dzisiaj skosić trawę w ogrodzie? Pamiętajcie, sobota, godzina 10. Co odpowiadasz? Mówisz, dobrze, mamo. Słuchawka założona i grasz dalej. Akcja toczy się dalej. Jest godzina 17. Oczywiście trawy nie skosiłeś. No i co się dzieje? Mama przychodzi do twojego pokoju. Przychodzi, dość chyba lekko powiedziane, wpada do tego pokoju. I co się dzieje? Nawet nie chcę was pytać o to, co nagle mama do nas mówi? No najprawdopodobniej zaczyna do nas krzyczeć. Adamie, prosiłam cię rano o godzinie 10, żebyś skosił trawę. Powiedziałeś, że tą trawę skosisz. Tak? Mama jest emocjonalnie zaangażowana w to, bo nagle jej się o godzinie 17, jak już skończyła swoją pracę, przypomniało, że ty nie skosiłeś tej trawy. Nagle możesz powiedzieć, co, mamie? No ale mamo, no przecież jest 17, przecież do końca, do zachodu słońca jeszcze dużo czasu, przecież zdążę tą trawę skosić. Oczywiście o tej trawie kompletnie zapomniałeś. Byłeś wciągnięty tak naprawdę w grę na komputerze. Ja chcę powiedzieć, że ktoś by powiedział, okej, popełniłeś błąd, bo nie skończyłeś, skosiłeś tej trawy, to twoja wina. Nic podobnego, to nie jest twoja wina. Z drugiej strony zapytałbym się mamy, czy to jest mamy wina? Bo mogła przyjść w trakcie i powiedzieć ci. Rzekłbym nawet, to jest niczyja wina tak naprawdę. Problem pojawił się już na samym początku, kiedy to mama przyszła do waszego pokoju, tak? I nie było na tyle uwagi z waszej strony, żebyście poświęcili chwilę czasu skupienia się na mamie. Mama was zapytała, można byłoby powiedzieć, okej, nie powiedziała, o której godzinie mam skosić tą trawę. I teraz dochodzi do sytuacji konfliktowej. Najfajniejszą, idealną rozmową, która mogłaby zostać przeprowadzona w tym układzie, byłoby mama wchodzi i mówi, Adamie, Adam odsuwa słuchawkę, czy jesteś teraz zajęty, czy mógłbyś mi poświęcić chwilę? Jeśli Adam byłby zajęty, powinien powiedzieć, mamo, akurat gram w grę
Jestem online z innymi uczestnikami, nie mogę przerwać. A to już wiem, bo mój syn cały czas mi to mówi, że jak on gra ze swoimi kolegami w online, no to nie może przypauzować tej gry. No, dzieją się tam różne rzeczy w tej jego przestrzeni i to nie jest tak, że on nagle może odrzucić wszystko, bo mama albo tata weszli do mojego pokoju. Nie. Mówisz mamie, za chwilę przyjdę do ciebie i porozmawiamy o tym. Jeśli masz oczywiście możliwość przerwania, odkładasz słuchawki, koncentrujesz się na mamie. Mama przekazuje ci informację o tym, żebyś skosił trawę. Powinna tak naprawdę powiedzieć: Adamie, czy mógłbyś skosić trawę do godziny 12, 13? Może wie, do której chce skosić tą trawę, ale informację ma w głowie, ale wam jej nie przekazuje. Mówi wam tylko, czy moglibyście skosić dzisiaj trawę, a nie doprecyzowuje swojej informacji. Być może z waszej strony powinno być: okej, mamo, do której godziny mam skosić tą trawę? I mama powiedziałaby: aha, wiesz co, chciałabym, żebyś to zrobił do 13. Okej. Jeśli twoja gra będzie krótsza, okej, ale zawsze możesz powiedzieć: mamo, do 13 będę grał na komputerze. Skończę, skoszę trawę po 13. Oczywiście cała dyskusja może trwać dalej, ale dojaśniajmy, wyjaśniajmy sobie różne rzeczy. Ale teraz wracamy do tego ćwiczenia, bo na pewno policzyliście te poszczególne rzeczy. Jak patrzycie teraz na mnie, to ja mam dwoje uszu, tak? Z punktu widzenia komunikacyjnego, i teraz to, co chciałbym wam pokazać, ja nie mam dwoje, jedno ucho i drugie. Ja tak naprawdę mam cztery uszy. Cztery uszy polegające na tym, że jedno z mojego ucha słucha. I teraz popatrzcie na swoją kartkę. Jeśli macie powyżej trzech elementów że zaznaczonych, to znaczy, że wasze ucho wyłapuje tylko komunikat rzeczowy. Wy tak naprawdę wyłapujecie informację 18%, ile pieniędzy to kosztowało. I na tym się koncentrujecie tak naprawdę. Jeśli macie przeważający element rel, to znaczy, że wchodzicie w relacje, poszukujecie relacji, tak? Nie słyszycie tylko danych i informacji, ale słyszycie o tym, że bardzo dobrze się dzisiaj z tobą czułem w tym kinie. Fajnie mi dzisiaj z tobą było. Nawet mówiąc fajnie mi dzisiaj z tobą było, mówię o relacjach, ale też mówię o ujawnianiu siebie, czyli o US. Mówię o tym, jak się czuję w relacji z tobą w tym momencie. Oczywiście ktoś może nie wchodzić w relacje, a mieć bardzo mocny element ujawniania siebie, czyli tego US, mówiąc o tym: jest mi smutno, jest mi przykro. Mamo, robię teraz ważną rzecz, gram z moimi kolegami w grę. To jest dla ciebie ważne w tym momencie. Ujawniasz siebie i mówisz mamie, jakie są twoje odczucia jakby w tej przestrzeni. No i oczywiście ostatnie nasze ucho to apelowe takie, mówiące o tym: okej, mamo, tak, skoszę tą trawę. O, może zbudujmy ten komunikat, kiedy mama mówi do mnie: Adamie, czy mógłbyś skosić trawę? Doprecyzowujesz, czyli idziesz uchem rzeczowym, mówiąc o tym, że okej, czy mamo, zależy ci, wchodzę w relację, żebym skosił trawę do godziny 13. Przeszedłem z obszaru relacyjnego do rzeczowego. Mamy rzeczówkę: mamo, zależy ci na tym, żebym skosił trawę do godziny 13. Teraz ujawnianie siebie: mamo, nie zrobię tego do godziny 13, ponieważ teraz gram z moimi kolegami na komputerze i jest to dla mnie ważne, ponieważ nie chciałbym ich zawieść w tej grze. Mówisz o swoich odczuciach, ale też popatrzcie, wchodzisz w relacje, mówisz o relacjach ze swoimi kolegami, z którymi akurat grasz w tym momencie. Mama powinna to zrozumieć. I na końcu apel: mamo, skoszę tą trawę po godzinie 13. Mamo, skoszę tą trawę do godziny 15. Popatrzcie, jak mamy fajnie komunikat zamknięty od początku do końca. Popatrzcie na swoje przestrzenie. Jeśli brakuje wam jakiejś przestrzeni, nie martwcie się, że brakuje wam na przykład elementu rzeczowego albo relacyjnego. Chciałbym, żebyście popatrzyli sobie na to i powiedzieli do siebie w ten sposób: żeby komunikat był zrozumiany przez drugą stronę, to powinien być tak sformułowany, że powinienem mówić do tej osoby poprzez pryzmat tych czterech płaszczyzn. Wtedy będę zrozumiany. Fajnie, jak ktoś do ciebie powie w taki sam sposób. Oczywiście zawsze mamy którąś z płaszczyzn mocniejszą i wtedy wiecie,
którym uchem najbardziej słuchacie? Czy rzeczowym, czy w komunikacie wyłapujecie tylko liczby, cyfry, czy może szukacie tego, jak ktoś się czuł? Przeanalizujcie sobie to w spokoju, bo to jest fajna rzecz. Oczywiście zostawię was też z takim fajnym slajdem, żebyście mogli sobie poczytać o tym uchu rzeczowym, ujawnianiu siebie, relacyjnym, apelowym, ale zachęcam do książki, bo Dawid rozwija ten temat tutaj bardzo, bardzo mocno. Fantastycznie można go tutaj zrozumieć. Oczywiście, żeby aktywnie słuchać, trzeba przejść przez poszczególne elementy i nauczyć się. No właśnie, nauczyć się tych myśli, które się tutaj pojawiają, tak? Parafrazy, odzwierciedlania uczuć, fajnym formułowaniem pytań otwartych i zamkniętych. Może za chwilę jeszcze do tego na chwilę przejdę, już gdzieś tam na zakończenie. To są takie ważne elementy, które powodują to, że nasze słuchanie jest aktywne. Tu mamy trochę rozpisane to naszą aktywność w słuchaniu, dla których fajne są rzeczy. Bądźmy świadomi, jakie mamy blokady w komunikacji. Za chwilę jeszcze do tego w następnym slajdzie wrócę. Buduj relacje. Fajnie, jak wchodzimy w relacje z osobami, czujemy się wtedy z nimi dobrze. Bądź autentyczny, otwarty. A może wycofaj się i zamknij lekko w sobie, ale poinformuj swojego rozmówcę o tym, że nie chcesz o tym rozmawiać, bo być może przekracza on pewne twoje granice. Odzwierciedlaj uczucia, emocje, no właśnie, gestykuluj, tak? Czyli ten element werbalny i niewerbalny też jest tutaj bardzo istotny. Utrzymuj kontakt wzrokowy. Ten kontakt wzrokowy mówiący o tym, że jeżeli utrzymujesz kontakt wzrokowy powyżej 8 sekund, to on zaczyna być kłopotliwy dla drugiej strony. Amerykanie mówią o 4 sekundach, czyli jeśli dłużej utrzymujesz kontakt wzrokowy niż 4 sekundy, to zaczyna to być kłopotliwe już dla tej drugiej osoby. Okej, idziemy dalej. Dlaczego nie słuchamy? No właśnie, dlaczego nie słuchamy? Bo chcemy cały czas gadać. Macie w towarzystwie na pewno takie osoby, które cały czas, ja to mówię, tokują. One cały czas mówią i nie przestają rozmawiać. I teraz pytanie, czy to nam faktycznie przeszkadza, bo to przecież mnie w ogóle nie interesuje, przecież mnie to w ogóle nie obchodzi. Dlatego nie słuchasz, bo ciebie to nie obchodzi. Nie interesuje cię to, bo on tak jakoś dziwnie gada. Czasem stoisz i patrzysz i mówisz, ojej, co on do ciebie mówi? Młodzież to mówi, o czym on do mnie rozmawia. Bo przestrzeń jest nieodpowiednia. Znajdujecie się być może w za głośnym pomieszczeniu. Stoisz na dworcu kolejowym, gdzie przejeżdżają pociągi. Nie rozwiązuj tam ważnych problemów, nie rozmawiaj o ważnych rzeczach z tymi osobami, bo one cię nie usłyszą. Bo mam jakiś interes w tym, żeby ciebie nie słuchać. Czasem w biznesie mówi się, mam coś do ugrania. I nie słucham cię, lekceważę w tym wszystkim. No i pytania otwarte i pytania zamknięte. Już zmierzam do końca mojego wykładu. A to, w jaki sposób formułujemy nasze pytania. I to też taki fajny przykład, który mogę wam powiedzieć. Na pewno go doświadczyliście, jak wyjeżdżacie na jakiś wyjazd ze swoimi kolegami, koleżankami, wyjeżdżacie na jakąś wycieczkę, wracacie do domu. I mama mówi, siadaj i opowiadaj. I zadaje ci pytania, mówiąc, fajnie było? Fajnie. Dobrze się bawiłeś? No. Nie wiem, możemy tutaj jakby zastanawiać się nad kolejnymi pytaniami. Coś fajnego zobaczyłeś? No, tak. Popatrzcie się, w jaki sposób mama formułuje pytania do was, mówiąc na końcu, dlaczego ty w ogóle nie chcesz nic opowiadać o tym dzisiejszym twoim wyjeździe? Czy o tym, jak było na tym twoim wyjeździe? Obrażony wstajesz od stołu, idziesz do swojego własnego pokoju. Zastanawiasz się, co tak faktycznie z tobą jest nie tak. I powiem ci, wszystko jest dobrze z tobą. Z mamą chyba też, tylko chyba zadała nieodpowiednie pytania, bo powinna zadać pytania otwarte, a nie pytania zamknięte, które powodują to, że odpowiadasz tak albo nie. One w niektórych sytuacjach są bardzo potrzebne i pomocne, kiedy chcesz jakby naprowadzić na odpowiedni tor swojego rozmówcę. Takimi fajnymi przykładami są przykłady,
Przykłady, które ja czasem doświadczam na swoich wykładach, kiedy to kończę wykład i zadaję pytanie studentom. Popatrzcie się, jakie macie pytania? I wypowiadając te słowa od razu wiem, że źle zadałem pytanie. Co studenci zrobią? Jakie macie pytania? Cisza na sali. Tak? Albo czy macie jakieś pytania? Cisza na sali. Mamy? Nie mamy? Nie, nie mamy. Idziemy. Pakują się i wychodzą. Źle zadane pytanie. I teraz rozszyfrowuję te pytania w postaci otwórz pytanie zamknięte. Może jest jakiś sposób na to, żeby te pytania zadać inaczej? Oczywiście, że jest. Czy macie jakieś pytania? Jakie macie pytania do mnie, drodzy studenci? Oczywiście mogą powiedzieć, wie pan, no nie mamy dzisiaj do pana żadnych pytań, wszystko dla nas było jasne. Popatrzcie, to nie była odpowiedź tak albo nie. Otwierajmy te pytania. Ja nawet czasem odpowiadając czy zamykając jakiś wykład mówię do studentów, okej, powiedzcie mi, co takiego ciekawego się dzisiaj dowiedzieliście w tym wykładzie. Podajcie jedną fajną rzecz, którą mógłbym was zapytać po zamknięciu dzisiejszego mojego wykładu. Co takiego ciekawego dzisiaj nauczyłeś się? Ale podaj jedną rzecz, nie wymyślaj. Co tak naprawdę doświadczyłeś dzisiaj? Otwórz pytanie, lubisz mnie? Chłopak do dziewczyny, dziewczyna do chłopaka. Lubisz mnie? No, tak, nie. Otwórz to pytanie. Co o mnie sądzisz? Co we mnie widzisz? Co we mnie lubisz? Zupełnie inaczej zadane pytanie. No oczywiście studenci, czy wszystko jasne? Tak, jasne. Pakują się, idą do domu. Czego nie zrozumieliście w mojej wypowiedzi? Może tak? Zadajmy pytanie studentom swoim. Ja mógłbym to pytanie zadać wam, żeby was spróbować też w jakiś sposób sprowokować do rozmowy ze mną. Podobał ci się ten film? Co sądzisz o tym filmie? Zupełnie inaczej zadane pytanie. Fajnie poćwiczyć tego typu rzeczy, bo ja też zachęcam was do tego, żebyśmy poćwiczyli pewne rzeczy. I na zakończenie już tak. No właśnie, w kategoriach kreatywności, w kategorii komunikacji zapraszamy my, wykładowcy, ja również, swoich studentów do tego, żeby wciągnąć się w tą czasem i edukację, i tą wiedzę faktyczną, którą przekazujemy, gdzie studenci są zachęcani do czytania książek, do poznawania wiedzy tej takiej typowo teoretycznej, ale z drugiej strony poszukujemy, ćwiczymy, doświadczamy. Fantastycznie jest to, jak studenci kwestionują to, co ja do nich mówię, albo nad problemem, nad którym się zastanawiamy, to powoduje, że wchodzimy w relacje. Otwiera nam to fajnie pewną dyskusję do dalszej pracy. Spieramy się ze sobą, czasem i się pokłócimy, niektórzy są nawet obrażeni, ale wracamy do tego na następnych zajęciach. Wychodzimy poza mury Politechniki po to, żeby doświadczać też tych rzeczy, których się nauczyliśmy, tych teoretycznych, żeby spróbować je poćwiczyć. Czas studiów to jest czas ćwiczeń. Uczmy się nowych rzeczy. Ja zawsze mówię moim studentom, jeśli jesteście na ćwiczeniach, to sama nazwa mówi o tym, że to są ćwiczenia. To ćwiczmy, popełniamy błędy. Uczmy się na własnych błędach. A ja też uczę się od was wielu rzeczy. Tak tworzymy relacje i najważniejsza chyba rzecz, dbamy o emocje. Jeżeli nie chcecie wchodzić w jakieś ćwiczenia i w jakieś zadania, bo uważacie, że one są ćwiczeniami przekraczającymi nasze jakieś granice, okej, odpuszczamy, nie wchodzimy. Nie dopytuję ciebie, tak, czy ci to pasuje, czy nie. Mówisz, nie chcę w tym brać udziału, nie chcę w tym uczestniczyć. Oczywiście zapraszam do kontaktu, jeżeli ktoś ma ochotę do mnie napisać, pogłębić wiedzę, może chce, nie wiem, dostać listę fajnych książek, na przykład z komunikacji, chociaż chyba już trzeci raz podnoszę książkę, to wybaczcie mi, jeśli to wygląda na reklamę tej książki, ale naprawdę fantastyczna książka, z której też dla studentów zrobiłem pewną część wykładów. Studenci też już sięgnęli gdzieś tam po tą książkę. Uczmy się nawzajem. Dyskutujmy o pewnych rzeczach, rozwijajmy tą komunikację. Tą komunikację teraz bardzo trudną, jakby w tej przestrzeni naszej online'owej, w której to jesteśmy, kiedy ten kontakt nasz wzrokowy jest utrudniony. Kontakt w postaci słuchu, kiedy to mamy wyłączone kamerki, mamy wyłączony dźwięk, ale też zapachu.
który gdzieś nam tam towarzyszy w tej przestrzeni. No, są takie emocjonalne rzeczy, których teraz doświadczamy. Trzymajmy się w tym wszystkim, kontaktujcie się ze sobą, nie tylko przez Messengera, przez Facebooka, czy przez inne środki komunikacji. Zadzwońcie do siebie czasem, spotkajcie się na czacie, uruchomcie kamery, pomachajcie do siebie i myślę, że to doda wam trochę jakiejś radości i tego, że fantastycznie się będziemy czuli. Czekam na was. Jeśli macie ochotę, piszcie do mnie albo po prostu przychodźcie na nasz wydział, bo jest naprawdę fantastycznie. Dziękuję wam serdecznie. No i do zobaczenia.